Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mamy 18 grudnia, godzina 13:30, czyli 16 dni od momentu, jak rozpoczęliśmy grzanie w tym domku, w tym wykończonym już domku. Sprawdzimy, jaka jest temperatura wewnątrz. Proszę, mamy 21 stopni w salonie. W pokoju mamy 17,5 w jednej sypialni. Teraz sprawdzimy resztę. Tu mamy 17 stopni w drugiej sypialni i w łazience. Proszę, mamy łazienkę. W łazience mamy 16, no tak jest ustawione tutaj. Można było podciągnąć tutaj. Było 14, można podciągnąć na 19. No a w każdym razie w sypialniach 17,5. W salonie 21 stopni, a teraz jest 20,5. Przy zamkniętych roletach, czyli słońce w ogóle nie wpadało, słońce w ogóle nie grzało, bo przypominam, że jak odsłoniemy rolety, to będzie wpadać słońce. Słońce, które również będzie to pomieszczenie grzało. Natomiast dla testów nie. Dla naszych testów, proszę, jak ładnie słoneczko grzeje tutaj, ładnie wpada do pomieszczenia, więc słońce również grzeje, ale dla testów w ogóle tego słońca nie uruchamialiśmy, czyli nie wpuszczaliśmy do środka, tylko zasłoniliśmy rolety, żeby sprawdzić, jakie jest zużycie elektryczne przez no, ten okres, czyli od 2 grudnia do dziś mamy 18 grudzień. Godzina 13:30. Sprawdźmy, jakie jest zużycie. Zużycie elektryczne przez te 6 dni. Mamy tak, 361,88, no załóżmy 362 kW, a proszę Państwa było 10 kW, czyli przez te 16 dni 352 kW zostało zużyte na ogrzewanie elektryczne w tym oto domku A4. I przypomnijmy, średnia temperatura w dzień to była w granicach między 0 a 3 stopnie w tym czasie. Natomiast średnia temperatura w nocy była na minusie. Średnio między minus 4 a minus 10. Raz było tylko minus 12 w nocy. Także przy... Natomiast w tym tygodniu ostatnim, nawet w dzień, była średnia temperatura minus 3 stopnie. W ostatnim tygodniu, czyli ostatnie 7 dni. Także 350 kW przez 16 dni, przez pół miesiąca, można powiedzieć. Dziękuję za uwagę.